Za 5 minut 9 to już drugi dzień nowego roku, drugi dzień stycznia, a my wracamy jeszcze do 1 stycznia i święta, które oczywiście było świętem powitania nowego roku, nowe nadzieje, ale też ważnym świętem w Kościele. Ksiądz dr Robert Skrzypczak jest naszym gościem. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie i o tym od tego święta zacznijmy, proszę księdza. W Kościele katolickim, przypomnijmy raz jeszcze, 1 stycznia obchodzona jest uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. My tak z Tomkiem przed rozmową zastanawialiśmy się, czy to święto nie jest trochę przez nas często zapominane w ferworze nowego roku. No tak, w tej chwili wszystko się sekularyzuje, więc także nasza uwaga koncentruje się raczej na rzeczach tymczasowych, przyziemnych, odchodzimy jakby od tajemnicy. Natomiast święta chrześcijańskie przybliżają nas do tajemnicy. Tak jest właśnie z Nowym Rokiem. Bardzo koncentrujemy się na tej magii zmiany liczby, czyli że będziemy się posługiwać inną datą, inną liczbą roku. Dlatego też 1 stycznia nam się kojarzy bardziej z Nowym Rokiem. Natomiast w Kościele katolickim 1 stycznia jest związany z najstarszym świętem poświęconym Maryi Dziewicy. Jest to święto Teotokos, czyli Bożej Rodzicielki. Związane jest z wyznaniem najważniejszej tajemnicy wiary, największego dogmatu chrześcijańskiego, jakby samego serca Bożego objawienia, to znaczy, że odwieczne Słowo Boga, Syn Boga wcielił się w całości w łono Maryi Dziewicy i narodził się jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dlatego Maryja jest nazywana nie tylko Matką Jezusa, ale jest nazwana Matką Boga, Teotokos. Stąd właśnie to święto. Ono ma tak wielką rangę w Kościele, że nawet od strony dyscypliny jest związane z obowiązkiem uczestniczenia tego dnia w Eucharystii spoczywającym na każdym wierzącym Chrystusa. No właśnie, ja wczoraj uczestniczyłem i słyszałem w kazaniu takie bardzo ciekawe słowa, że to nie jest święto, które nam ma mówić, że Maryja jest taka, a nie inna, tylko właśnie o tej największej tajemnicy ma opowiedzieć. Ale jak to powiedzieć, i chyba słowo tajemnica tu jest na miejscu, skoro to święto było trochę następstwem tego, że przez całe wieki na początku różni filozofowie, teologowie, ludzie Kościoła też i powstawały różne ruchy, dyskutowali, no jak to Bóg jako człowiek i jako osoba boska i czy to jest jedna osoba, czy dwie różne wole. No i w związku z tym to święto na synodzie, na soborze w Efezie zostało ustanowione. No właśnie sobór w Efezie, 431 rok, zwołany przez cesarza Teodozjusza. Na tym soborze znaleźli się przedstawiciele różnych sposobów myślenia chrześcijańskiego. Oczywiście sobór to zawsze są pasterze. Ten sobór właśnie zwołany wydał wyznanie wiary związane z przekroczeniem czy pokonaniem pewnej mentalnej trudności w rozumieniu tajemnicy Chrystusa, jaką było nauczanie ówczesnego patriarchy Konstantynopola Nestoriusza. Nestoriusz był zwolennikiem myślenia takiego, że w Chrystusie spotykają się jakby dwa podmioty, to znaczy podmiot boski i podmiot ludzki, tylko że one są ze sobą luźno związane. On to nazywał unią moralną. Dlatego stąd wyciągał wniosek, że jeśli Maryja jest matką, to matką tylko tego podmiotu ludzkiego, nie boskiego. Oczywiście temu sprzeciwiała się cała masa pasterzy, teologów chrześcijańskich, przede wszystkim święty Cyryl z Aleksandrii, ale także i biskup Rzymu, papież ówczesny, twierdząc, że nie można tak twierdzić, żeby w Maryi widzieć tylko tę, która dała Chrystusowi jedynie ludzką naturę, ludzkie ciało. Nie, Maryja otwarła się na Słowo Boga. Maryja przyjęła osobę Syna Bożego w siebie. Oczywiście nadała mu
ludzką naturę, ale przyjęła w siebie naturę boską, nosiła w sobie nie tylko ciało Jezusa, nie tylko naturę Jezusa, ale całego Syna Bożego i urodziła Jezusa, który jest Mesjaszem, który jest Synem Boga. Stąd właśnie całe to zmaganie teologiczne, które domagało się precyzji. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że trudności tamtej epoki były związane też z niedostatecznością pojęć. Jeszcze nie było wytworzonych wiele pojęć, którymi my dzisiaj się posługujemy, takich jak na przykład osoba. My dzisiaj przyjmujemy dziedzictwo Soboru Efeskiego, wyznając je w czasie każdej mszy świętej, czy też w pacierzu. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i mówimy, że te dwie natury złączone są w jednej osobie Syna Bożego, co zresztą też przebrzmiewa w naszych polskich kolędach. Maryja w związku z tym jest nie tylko tą, która koncentruje naszą uwagę na swoich zaletach czy przymiotach, ale przede wszystkim jest tą, która głosi prawdziwą wiarę Kościoła. Jest tą, która przekazuje jakby całą prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem. Stąd właśnie i ten tytuł, Theotokos Genetrix Dei, Boża Rodzicielka, ale także i to święto. Wchodzimy zawsze w nowy rok, przechodząc przez tę tajemnicę, która się objawiła. Proszę księdza, Pismo Święte kreuje Maryję jako łagodną, potulną, delikatną i subtelną kobietę, ale tak sobie myślę, że musiała być również niezwykle odważna, ale również silna, która bezgranicznie zaufała Bogu. Maryja to jest, możemy powiedzieć, największa miłość Boga. To jest ktoś, kogo Bóg pokochał do tego stopnia, że wybrał sobie ją, żeby w niej objawić samego siebie, doprowadzić objawienie do końca. Maryi dlatego też nadał jej wiele przywilejów, właśnie przywilej Bożego macierzyństwa, przywilej dziewictwa, które zostało niezmącone narodzeniem Jezusa, przywilej także niepokalanego poczęcia, no i wreszcie potem przywilej bycia wyniesioną z ciałem i duszą do nieba. Maryja jest dla nas wszystkich właśnie kimś takim, kto z jednej strony łączy i wszelkie ludzkie cechy chrześcijanina, czyli człowieka, który całkowicie poddaje się Bogu, i także to, co wynika z zaufania Panu Bogu, to znaczy, że człowiek im bardziej wychyla się w stronę Boga, tym bardziej staje się ludzki, tym bardziej staje się piękny, też prawdziwy, autentyczny. Stąd właśnie w Maryi, możemy powiedzieć, łączą się i cechy delikatności, wsłuchania się, kontemplacji, empatii, a jednocześnie także ogromna siła, wynikała z jej całkowitego zaufania wobec Boga. Ona się rzeczywiście całkowicie oddała Bogu, stąd właśnie stała się na tyle silna, żeby nie tylko przyjąć Jezusa, nie tylko przez siebie jakby pozwolić Bogu wejść na ten świat, ale ona także cała dała się ogarnąć dziełu odkupienia do tego stopnia, że przecież ona wytrwała do końca pod krzyżem Jezusa. Nie tylko jako świadek, ale ta, która jakby dopinguje Jezusa, dodaje mu odwagi, żeby zgodził się całkowicie na krzyżu oddać dla nas. Stąd właśnie dzisiaj wielu świętych, takie jak na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe, czy także kardynał Wyszyński, czy drugi, nazywali Marię też współodkupicielką. No to są niesamowite kategorie. To jest rzeczywiście, odsłania się przed nami tajemnica, która może doprowadzić do urwania głowy. I te tajemnice staraliśmy się wczoraj zgłębiać, chociaż jak ksiądz powiedział, będziemy to czynić na każdej mszy świętej. Ksiądz dr Robert Skrzypczak był naszym ostatnim już dzisiaj gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Serdecznie. Państwu oczywiście również dziękujemy, że byliście z nami z Telewizją Republika i oczywiście zachęcamy do kolejnych propozycji programowych. Między innymi polityczne podsumowanie tygodnia już o 10:00, chociaż to trochę polityczne podsumowanie roku i zapowiedź nowego w polityce. Zapraszamy.
a my oczywiście widzimy się za tydzień. Tomasz Waloszczyk i Marlena Nowakowska.